piekło na ziemi. Na cały ogrom tego zła, jakie przygnało ze sobą piekło. Na całą nikczemność, do której zdolny jest człowiek. Na to wszystko pozostałaś nam wyłącznie ty. Walcz i zabijaj, aż po sam kres. Ja gram w rozdzielczości 4K. Oczywiście wy tego na Facebooku nie widzicie, no bo Facebook nie pozwala streamować w 4K. Ale gramy na 2080 Ti. No i tak jak mówię, w 4K wszystko na ultra. Odwrót! Plus! Są wszędzie! Liczba ofiar dochodzi do milionów. Dobra, dziwne są dla mnie te komentarze trochę na Facebooku. Ja nie często streamuję na Facebooku i nie wiem, czy one działają. Trzeba się modlić, bracia. Kiedy wyniki z konkursu cyberpunkowego już są dostępne na stronie z wynikami konkursowymi, mogę ich później pod koniec live'a poszukać, linka i wam wkleję. Ale widziałem je już, jest strona tam, gdzie są wszystkie wyniki konkursów NVIDIA-owych i jest lista ników, są też imiona z pierwszą literą nazwiska. Najeźdźcy opanowali blisko 60% naszej planety. Ja muszę wam się przyznać, że już grałem kilka godzin w tego Dooma na pokazie i jest super. I działa super. Już pierwsze benchmarki się pojawiły w internecie. I jest dobrze, jest taka solidna giera jest, że id software tutaj po prostu, no, to są eksperci od FPS-ów. Co lepsze, RTX czy GTX, no wiecie, no RTX mocniejszy. No i trzeba ocalić ziemię. I ta muza po prostu. Chyba się ze mną zgodzicie, co? Aż się ten pierwszy Doom przypomina. Działa pięknie. Ja może spróbuję, czekajcie, odblokować klatki. Ja zazwyczaj mam je zablokowane, bo nie chcę, żeby... Gdzie tu jest jakiś V-sync? Synchronizacja wyłącz. I myślę, że powinno zadziałać. O, powiem wam całkiem ładnie jak na 4K. Okej. No i tutaj nas uczą oczywiście zabójstwo chwały. I powiem wam, że na... Ale mu wbiłem głowę w kręgu... No, nie wiem, jak nazwać, co się wydarzyło właśnie przed chwilą. No, wbiłem mu głowę w resztę ciała. Poskładał. Bardzo ważne jest to dobijanie, bo na wyższych poziomach trudności jest bardzo mało amunicji. Więc... no więc trzeba wykańczać wrogów. Dobra, no jest piła mechaniczna pod C. Więc jak podejdziemy do kogoś... No jest, powiem wam, dobrze. Dobra. Jakieś umęczone ciała. Uderzając pięścią. Aha, czyli E, dobra. Bo ja mogę dwa razy skakać, dobra. Zupełnie o tym zapomniałem. A tutaj co? Aha, i modyfikacje broni. Ale czy ja już chcę jakąś modyfikację odblokować? To mi pozwala szybciej strzelać, a to mi pozwala jakieś wybuchowe przyczepiać. No sam nie wiem. Nie, chyba wybuchowo odblokuje. Okej. Powiedzcie mi, będziecie grali w tego Dooma, macie zamiar? Gwarantuję wam, że ta gra, jeśli macie nawet jakieś słabsze karty graficzne, poprzednie generacje i tak dalej, to ta gra wam będzie działać bardzo dobrze, bo to jest po prostu świetnie zoptymalizowana. Dobrą robotę zrobili twórcy. Czekajcie, bo... Aha, dobra. Ja zaraz umrę chyba. No, z nich to życie wypada, tak jak mówiłem, na wyższym, na tym koszmarze, na tym poziomie trudności to trzeba już ich dobijać. Widzicie, jak ich dobijam, to też życie od razu dostaję, nie? Więc to też jest bardzo ważne. I ammo, które mi się w tym momencie skończyło. Ammo właśnie się dostaje, pokonując ich piłą, to z nich dużo ammo wyskakuje. Czyli jak nie macie już amunicji, to możecie kogoś piłą dobić. A, i wtedy z niego wypadnie trochę ammo. Jak grałem na pokazie prasowym, to powiem wam, że na tym etapie gry już chyba 2 razy zginąłem na koszmarze. Ale to pewnie dlatego, że się gra zupełnie na innym komputerze, wiecie, na sprzęcie. Więc często te gameplaye, które gdzieś tam są pokazywane, na przykład na łamach różnych gazet, czy tam portali internetowych, no to nie patrzcie na to tak, że jakiś dziennikarz gra i tam mu trochę słabiej idzie. No to jest zazwyczaj zupełnie na innym komputerze gdzieś, nie? Więc nieprzyzwyczajony jest człowiek. Moja dusza jest bezpieczna. Nie możesz. Patrzcie. Oj, się rozpadł. Możecie śmiało pisać komentarze, tak jak mówię, ja je czytam, niedużo osób pisze, więc nie ma jakiegoś spamu ani nic, każdy komentarz czytam, odpowiem, jak macie jakieś pytania co do NVIDII, bo ja pracuję w NVIDII, między innymi, poza tym, że właśnie stream prowadzę. Aha, dobra, ja widzę, gdzie ja mam problem, bo mi się trochę ten czat, dobra, tutaj sobie tam czat, o Jezu, ale wielki. Oczekiwany na nowego Baldura, zawsze jakaś alternatywa. No nowy Baldur, no ja czekam bardzo na nowego Baldura. Bomba. Nie wiem czy... Aha, teraz inną broń. Tylko jak ja to przełączam? Chyba R się to przełącza. Jeśli się nie mylę. O, tak sobie włączę. I teraz wydaje mi się, będę miał piękny czat, który mi się będzie aktualizował. Dobra. Wolę sam grać niż patrzeć. Nie, no wiadomo, no. Ja też wolę sam grać niż patrzeć, ale... Jak ktoś akurat nie ma gry, a chce sobie zobaczyć, jak będzie działać, albo ma jakieś pytania... To może tutaj akurat to zrobić. Czemu nie ma Full HD na tym streamie? Bo... Żebym... stream był na Facebooku w Full HD, to musi być profil jakby jako strona, nie wiem jak to nazwać, streamerska, a że strona NVIDII jest stroną no, NVIDII, a nie stroną streamerską, to nie mam dostępu do Full HD. Chyba że się coś zmieniło, a ja jestem jakby nieaktualny, mam informacje, ale wydaje mi się, że jednak tak jest. Czy są przewidywane wzrosty cen graficznych w związku z sytuacją, która jest teraz na świecie? Aha, bo ja mam... Zaraz padnę. O nie, o nie. Powiem wam tak, ceny sprzętu no zależą niewątpliwie od... Nie da się tam wejść. Niewątpliwie od dostępności. Ale z informacji, które mam, to nie ma problemu z dostępnością aktualnie kart. Więc nie wydaje mi się, żeby jakieś ceny miały specjalnie rosnąć. Chyba że ktoś będzie chciał wykorzystać sytuację i na przykład, no się zastanawiam, gdzie tu iść. No ale wtedy wiadomo, no jest popyt, podaż, konkurencja. Jakiś sklep podniesie ceny, inny sklep ma zapas kart, no to nie będzie podnosił, tylko trzymał, no musicie na to patrzeć. Okej, a i w tym Doomie wprowadzili takie fajne, że tak powiem... Czekajcie, aha, to się F zmieniało, tak, dobra. Chodzi o to, że są takie ciosy specjalne. Całkiem niezłe to jest. I widzicie, da się mu ogon oderwać. Już nie jest taki popsiuk. Są już znane minimalne wymagania oraz cena dla gierki. O Jezu, to mnie teraz... Minimalne wymagania są znane. Ja ci ich teraz nie podam, no bo nie mam ich pod ręką. Ale jak wpiszesz sobie Doom Eternal w Google minimalne wymagania, to one kilka dni temu zostały podane i są naprawdę nieduże. Bo gra jest bardzo dobrze zoptymalizowana. Coś jest... Aha, bo ja się tu złapałem. A jeśli chodzi o cenę, to niestety tu nie wiem. Ktoś może podać cenę, ile gra kosztuje? Aktualnie, no powiedzmy na Steamie, nie? No bo wiadomo, możecie ją kupić w pudełku. A iść sobie do sklepu, kupić ją w pudełku. W Polsce dystrybutorem jest Cenega. Znana firma, znany dystrybutor. Więc mamy pudełka. Wiecie tam na dole co? Trochę się gubię na tych mapach. Tu się otworzyło, dobra, jak tu wejść teraz? Może gdzieś tu tymi skokami. 150 zł na Steam, to zakładam, że pudełko będzie też w okolicach takiej ceny. Czekaj, wiecie co? O właśnie. Dokładnie tak mi się wydawało, że to gdzieś tu trzeba iść. Okej, aha, no i możemy tak, myszką sobie możemy, albo pod kół sobie możemy rotować bronią. Dostaliśmy jakiś karabin. Całkiem przyjemnie. Pudełkowa za jakieś 200, a pudełkowa nie jest przypadkiem w podobnej cenie jak ten. Chodzi mi oczywiście o PC-tową wersję, nie? Stacje automapy, dobra, aha, no i tu można sobie mapkę zobaczyć, ta mapka nas nie interesuje. Lecimy dalej. Przypominam, gramy na 2080 Ti w 4K, wszystko na ultra. Gra działa wyśmienicie. Wygląda też bardzo dobrze. Strzela się jeszcze lepiej niż wygląda. Nie, no wiadomo, że zawsze wersje na konsolę są droższe, tak? Wybaczcie mi, że każdego finisherem kończę, ale chcę mieć dużo tych... Chcę mieć dużo ammo i... Aj, i mnie pokonali. Jaki procesor? I to jest dobre pytanie. Co ja mam w tym komputerze? 8700? Coś takiego? Nie mam procesora nowego. Jest, mam procesor jakiś tam, nie wiem ile on ma, lata już. Więc o procesor bym się też nie martwił. No sorry, że zginąłem, ale jak widzicie, zdarza się. Zaraz jak skończymy grać, to jeszcze zerknę, wiecie, zobaczymy te minimalne wymagania sobie wtedy, zobaczymy sobie cenę, gdzie grę można kupić. Dobra. Trochę ammo trzeba zdobywać. Umieraj. O Jezu. No 3 razy sztuka, jak to mówią. Dobra. Aha, spacja. Kiedy koniec streama? Wiecie co? Ja tutaj na NVIDII zazwyczaj do godzinki streamujemy, więc będzie godzina pierwsza gry. Później się przenoszę na swojego streama na Twitcha. Twitch/Soushibo. I tam sobie będę kontynuował tego Dooma i nie wiem, czy tego Dooma to w ogóle dziś nie będę cały dzień grał, bo jest bardzo fajny. Poza tą kampanią jest oczywiście Battle Mode. Na razie jest taki asymetryczny, czyli jedna osoba gra demonem, a 2 osoby grają tymi marinami. Nie wiem, czy oni się marin? Jak oni się nazywają? Doomguy? Doomguyami? Czy jest opcja skalowania rozdzielczości w opcjach? Już patrzę, czy jest opcja skalowania rozdzielczości. Tu nie widzę u góry. Wiecie co? Jest skalowanie rozdzielczości. Wyłączone. Statyczny. Tak, macie. O, ja wyłączę w ogóle. On tak jak ustawiłem, tak ma standardowo mam. Powiem wam, że ciężko na tym koszmarze się gra. Jak widzicie, trochę ciężko o życie, a bardzo łatwo jest zginąć. Wydaje mi się, że tu nad naszymi głowami dałoby się jakoś przeskoczyć i zdobyć to życie, które tu jest. O, oczywiście tu jakiś kodeks. Tu mamy życie. Idę od tyłu tego, bo tu trzeba się trochę na tej grze skupić. Mówię, gramy na koszmarze, więc nie jest to takie super easy. Telefon wyłączony. Już nie ma tego strzelającego, więc jedyne co może zrobić to chyba podejść, a nie, coś jeszcze wystrzelił. O. Mamy go. Pum. Już niewielu ich zostało. I 1 życie mamy, to znaczy jak zginiemy, to nas wróci, to nie są, no, ogólnie jest dużo checkpointów, więc no nie ma jakby obawy o to, że naprawdę gdzieś tutaj zginiecie, no i nie wiem, was cofnie do początku gry, ale jeśli macie jakąś ciężką walkę i macie takie życie jak ja po lewej u góry, tą +1, to jesteście w stanie dostać to dodatkowe życie, kiedy byście przypadkiem w jakiejś walce na przykład z bossem mieli zginąć. No, dla mnie też jest skalowanie rozdzielczości, jest bardzo ważne, bo... O, to dla mnie strefa zbioru. Bo mając monitor 4K i jakby streamując, nie wchodząc już w szczegóły techniczne, nie powinienem grać na niższych rozdzielczościach. No i są gry, które nie są tak fajnie zoptymalizowane jak Doom. I wtedy niestety muszę skalować rozdzielczość. Żółty poziom dostępu, brakuje nam klucza. Więc ja jakby opcję skalowania rozdzielczości bardzo lubię. Jak macie Dooma, to nie potrzebujecie jej praktycznie, bo i tak wszystko fajnie działa. Się dzieje? Aha, tu można... co? Skakać. Złapać się można. O nie. Dobra, jest dobrze tutaj. Wchodzimy do metra. Nie wiem, czy nic nie piszecie, czy mi się znów Facebook zawiesił. Mam nadzieję, że mi się nie zawiesił. No, tu trzeba uważać, bo tu jest... Tutaj niestety są takie... To jest taki element, który wielu osobom nie podchodzi, czyli te arcade'owe, w Doomie pojawiły się takie arcade'owe elementy. Ja nie pamiętam, czy to w klasycznym też były jakieś takie kule strzelające. Mi to nie przeszkadza specjalnie, no są takie kule, trzeba na nie zwracać uwagę i poza tym, że strzelacie, no to jeszcze musicie je ominąć, czasem przeskoczyć. Oczywiście tych elementów jest wiele różnych. Mam nadzieję, że nam przywróci teraz, bo jak nie, to będzie kiepsko. Kto gra w takie lipne gry? O, Rafał. Gra jest świetna i myślę, że będzie wciągało bardzo dużo osób. Właściwie dawno już nie było takiego FPS-a dobrego do singla. No dokładnie, są... O kurczę, dostałem prosto na twarz. To są gusta i guściki, oczywiście jednym się podoba, jednym się nie podoba. Co ja tu robię? Ale nie wiem, czy jeśli by mi się na przykład jakiś gatunek gry nie podobał, powiedzmy, nie podobają mi się FPS-y, bo nie gram, bo lubię gry przygodowe, to czy odważyłbym się powiedzieć, że gra jest słaba na przykład, albo kto gra w takie gry, no. Jakby w swojej kategorii FPS-ów gra jest po prostu bardzo dobra. Dobra, możemy sobie zrobić kolejne ulepszenie. Tu oczywiście mamy te dwa pierwsze, więc teraz tak. Precyzyjny strzał, coś a la snajperka i mikrorakiety. Ja myślę, że snajperka to jest coś, co znamy z różnych gier i myślę, że się przyda. Finisher jest kozacki, ale powiem wam, że w momencie, kiedy gracie już właśnie na tym poziomie koszmar i musicie te finishery robić co chwilę, lewy kontrol. Jak u Predatora jest ta wyrzutnia, to te finishery się mocno powtarzają. To mi na przykład tak średnio odpowiada. Wydaje mi się, że mogłoby być ich więcej. Ale to jest jakiś tam taki mankament. O kurczę. O, dobrze, że był safe. O nie. Patrzcie na to, co mi się stanie. I teraz go trzeba zabić, bo jak nie zabijemy, to on się tam ogarnie. się w ogóle... To się chyba ładuje. No tu jest jakiś inny, widzicie, jak z góry skaczę, to mu mogę na te, no nie wiem, zobaczę, może jak z tyłu podejdę, to będzie też jeszcze jakiś inny finisher, może to źle mówię, że jest tylko jeden. Patrzcie, z góry jest taki, ręką się wbija. Oczywiście każdy demon będzie miał inny, nie? Temu też się ręką wbija. Już się ta muza fajna włączyła. Tu nie wiem co mu zrobił, chyba mu rękę łamaliśmy, czyli jest kilka tych... O, widzicie, łamiecie rękę i w twarz. Mhm. Czekajcie, coś tu się pojawiło, bo te demony to wychodzą, one się tak pojawiają znikąd, to tego... No dobra, to przesadziłem trochę. Miałem takie wrażenie, jak grałem na pokazie prasowym. Ale może wtedy była jeszcze wcześniejsza wersja gry, albo nie zwróciłem uwagi. Teraz tak jak się patrzę, to w sumie nawet jest kilka tych finisherów, więc jest jak najbardziej ok. Lecąc na najwyższym... Czekajcie, zaraz poczytam co było w Doomie 2016. O nie. O Jezu, prawie mi spadło. A, że nie dało się bez runy na większy zasięg finisherów. No właśnie, no to jest to, co o tym mówię, o czym mówię, że tu jednak trzeba te finishery mieć opanowane, nie? Takie strajfy robi strasznie szybkie. No ciekawi są ci przeciwnicy, na pewno potrafią zaskoczyć czasem. Niby zawsze to samo robią. Mniej więcej. Ale jak się młyn zrobi, to już trzeba sobie jakoś kreatywnie poradzić z nimi. I właściwie ta opcja tych ataków specjalnych na nich jest bardzo fajna, bo jednak niektóre gry są takie, że trzeba... Znaczy wiecie, bierzecie jedną broń i wszystko jedną bronią robicie. Strzelacie do przeciwników, wszyscy umierają, tyle. To nie jest gry. No tutaj jednak trzeba te bronie co chwilę zmieniać, patrzcie, do buzi. Czekajcie, czy ja spadnę teraz na ziemię? Nie. Uciekłem. Gdybym mu w tą buzię nie strzelił, tak, no to on oczywiście jest do pokonania, tak, tylko że o wiele dłużej się to robi. Nie jest to takie proste. Czekajcie, gdzie ja idę? A dobra, po prostu tak. Cześć Jakub. Wykończony. A tego byśmy sobie piłą przycięli. To nam ammo wypadnie. O nie, patrzcie na to. To wyjdzie coś z tego. Już nic nie wychodzi. O jest. Dałem się ugryźć i zaskoczyć. A napiszcie mi taką rzecz, jakie macie karty graficzne w swoich komputerach? A tak zawsze pytam, jak tutaj na Facebooku streamuję, bo żeby się dowiedzieć, co tam ludzie posiadają. Flaczki są niezłe. A ten co? Te planszy oczywiście wszystkie levele można wielokrotnie przechodzić, bo tam jest kilka takich ukrytych, po pierwsze jest kilka ukrytych rzeczy, które nie zawsze się uda znaleźć. Poza takimi ukrytymi jakiś właśnie tam, że level up czy jakiś pancerz dodatkowy, to są takie znajdźki kolekcjonerskie, które później możemy sobie oglądać, jak nam na półce stoją. O nie. HP, masakra. Dobra. O nie, 19 HP. To jest skrzynka. Drugie życie aktywowano, dostałem tego. Zginąłem właśnie, trochę szkoda. Ale tak jak mówiłem, no czasem się przydaje, bo tak to byśmy mieli reset gry. I musiałbym, no ten pokój robić od początku, nie? Nazwijmy to pokojem, to może nie jest pokój, wygląda jak jakaś hala w supermarkecie. Może i nasze supermarkety tak będą za niedługo wyglądać. Okay. GeForce 1070, 1060, ale to dobre są karty. To są dobre karty ciągle. W takiego dumika to bez problemu sobie zagracie. Twórcy zapowiedzieli, że będzie ray tracing wprowadzony w tej grze. No ja tu widzę pewien potencjał, nie? Trochę szyb tu jest. Broń ładna. A przy takiej wydajności, jak tutaj mamy, czyli 100 FPS-ów w 4K normalnie, to myślę, że jakby tutaj dodać efekty ray tracingu i DLSS dodać, to spokojnie będzie można w takich 90 klatkach pograć nawet. Ten finisher ma tutaj też w sumie dość spory zasięg. Bez jakichś specjalnych upgrade. Nie wiem właściwie jakie są upgrade. O, patrzcie, coś tu jest. A, no tak. Odkryliśmy właśnie sekret. Elegancko. Czy ktoś z was gra na laptopach? Na laptopie znaczy, czy właściwie jedna osoba to na jednym laptopie. Bo teraz laptopy też coraz bardziej popularne robią się jako sprzęt gamingowy. O nie. I często nie ustępują PC-tom. Więc spokojnie. No, obecnie nie ma się co wstydzić, jak ktoś mówi, że gra na laptopie, to jest całkiem zrozumiałe dla mnie. Chociaż jest to ciągle, nie jest to, wiecie, za dużo osób, no. Nie trafię go? Zobaczę sobie, czy tu nie ma jakiegoś pancerza gdzieś, nie ma. Dobra. O nie, o nie. Aj, niedobrze. O jest, i aktywowano dodatkowe życie. Nie wiem, gdzie ja wpadłem z tym. Wiecie co? No, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Jak nie ustępują, jak mają 10% minimum odejścia od GPU-Z, biorąc pod uwagę, że GPU może 10% OC zrobić, to nawet... No ale 18%, o czym ja mówię tu, wiecie. I nie mówię, że 18% to nie jest dużo, ale no porównajmy sobie to, co było kilka lat temu i jak laptopy gamingowe działały i wyglądały do tego, co mamy teraz, nie? Tu na pewno będzie jakaś znajdźka. No to przecież jest jak niebo i ziemia, nie? Przepraszam was na sekundę. Dobra. Pamiętajcie o podaniu stanu licznika energii, bo się zbliża koniec miesiąca. O, cześć ziemniak. Moje odczyty ukazały windę w środku tego obiektu. Winda w środku tego obiektu. Czuję, że będzie jakiś boss. Patrzcie w ogóle, jak to wygląda, nie? Tam jest jakieś miasto. Tam w ogóle jakiś demon nosi na plecach cały zamek. Świetnie to wygląda. Tu takie potężne łańcuchy. Nie wiem, one trzymają. Tu jakieś silniki, nie silniki. I słychać jeszcze, jak on tupie, nie? Cześć Piotrek. Pierwszą godzinę gry gram. Piotrek, jakbyś miał klucz do gry, to już można grać. Podobno jak się ma pudełko, to już można grać. A premiera dopiero 20, nie? Dobrze mówię, 20 premiera. Więc jak ktoś kupił w pudełku, to... Patrzcie na to. Yes. Czuję się super mrocznie. Nie wiem, czy nie będę musiał iść do spowiedzi po graniu w tą grę. Szybka podróż, ok. Gunmaker uczestniczy w tym zebraniu, ale poza swoją domeną. Wydaje się, że jest niezniszczalna. Gunmaker. Czy będzie duża różnica z przesiadki? O Jezu, wiecie co? Mnie się o procki nie pytajcie i zmianę, ale w przyszłym tygodniu Black White będzie u nas na Facebooku na live'ie i będzie odpowiadał na takie pytania dokładnie. Człowiek nie może przejść tych wrót, to jest... Patrzcie, człowiek nie może... To nas nie powstrzyma. Ofiara tego świata zostanie złożona w wielkiej Gunmaker i tak, a energia zostanie przywrócona jeszcze raz. Tak jak zapisano, prosto z dusz tych, którzy są niedowiarkami. Nie zdołasz ocalić ich przed Trybunałem. I tyle, porozmawiał z nimi. Tym razem jednak przesadzasz. Nie możesz się wtrącać. To jest szansa dla ludzkości na odkupienie. Okazja przysłużenia się nam. Nie możesz się przecież opierać woli Gunmaker. Aktywuję teraz portal. Bo to właśnie ty masz wypełnić moją wolę. Dzień zagłady. No i zrobiliśmy pierwszą misję, żeśmy wykonali. Tu oczywiście jest jakaś eksploracja, co żeśmy znaleźli, kilka ukrytych rzeczy, żeśmy nie znaleźli. Można by było jeszcze tą misję powtórzyć, może przeszukać. Oczywiście jakieś nagrody za to, nie wiem, może jakąś skórkę dostaniemy, naklejkę na broń. A no jak przytrzymamy, to zacznie nas wrzucać do kolejnego levelu. Ale my w ten poziom już nie będziemy grać, bo ja wam zostawię... No zostawię wam pogranie w tą grę, tak jak ktoś napisał słusznie. Lepiej samemu zagrać niż oglądać, ja się z tym zgadzam. Ale miałem jeszcze jedną rzecz wam sprawdzić. Miałem sprawdzić, ile kosztuje Doom Eternal w sklepie. Doom Eternal PC. 198 zł kosztuje i to będzie pewnie pudełko, tak, i to jest wersja pudełkowa. W 14 sklepach dostępna, widzę, że jest Morele, Xcom, Media Markt, wszędzie macie, tak? Więc gra, a teraz jeszcze zrobię Doom Eternal, minimalne wymagania, bo ktoś pytał i już wam mówię, a tu na przykład na gry WP, dobrze mówię, no minimalne i piątka 3,3 GHz, a jeśli chodzi o kartę graficzną, to 2 gigowy GeForce 660. No to chyba taką kartę to każdy z was ma. Mówię, gra jest świetnie zoptymalizowana, więc co to za słuchawki? To są Sennheisery, a nie wiem jakieś dokładnie, już takie wiekowe dość, ale dobre. No więc gra jest świetnie zoptymalizowana, więc nie powinniście mieć problemu, żeby ją odpalić nawet na trochę starszym sprzęcie. Jest super shooterem, reviewsy pierwsze już są w internecie, więc śmiało zaglądajcie do nich, zobaczcie sobie co inni o grze sądzą, a jutro na kanale NVIDIA Twitch, na Twitchu cały dzień będą różne osoby grały w tego Dooma, wieczorkiem nawet będziemy grali multiplayer, jeśli się nie mylę, z Bonkolem i z Niklausem, będziemy sobie w trójkę grali, więc trochę wokół tego Dooma będzie się działo w najbliższych dniach. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tej transmisji. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie tam jakiegoś lajka, serduszko, czy co to się tam na Facebooku zostawia. A ja tymczasem będę znikał, przenoszę się na Twitcha i tam sobie będę już ten gameplay dokańczał do późnych godzin wieczornych. Dziś będę grał. Trzymajcie się, dzięki, cześć!